Miało być poważnie, państwo mają tu polec i... Prawie umarłe gwiazdy, jak co roku. Ja się zastanawiam, co będzie za rok. Anna Przybylska? Właśnie z takich żartów śmiejemy się dzisiaj. Czy można żartować ze śmierci i gdzie jest granica? Daria Pacańska, witam, a moimi gośćmi są osoby, które z żartowania uczyniły sposób na życie. Marcin Wolski, Maciek Adamczak. Dzień dobry. Panowie, czy można śmiać się ze Smoleńska, z Żołnierzy Wyklętych, ze śmierci Ani Przybylskiej? Czy w ogóle można śmiać się ze śmierci? Czy jest granica i gdzie jest? Nie można. Znaczy, można śmiać się ze śmierci w kategoriach czarnego humoru. To znaczy, cała ogromna dyscyplina. Natomiast ja, będąc wielkim wrogiem poprawności politycznej, uważam, że istnieje coś takiego jak kultura. Kultura, która powoduje, że nie robimy sobie jaj na pogrzebie, nawet jeżeli to jest osoba niebliska. No po prostu przestrzegamy pewnych konwenansów. Nie mówiąc o tym, że jest to po prostu strasznie łatwe. Strasznie proste. Za moich czasów zrobienie tego rodzaju dowcipu oznaczało wykluczenie ze wspólnoty teatru, kabaretu. No i... Można żartować ze śmierci? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem nie ma takiego tematu, z którego nie można by żartować, bo to nie chodzi jakby o temat żartu, tylko w sensie o sposób, w jaki się to wszystko przedstawia. I tak jak pan Marcin tutaj powiedział, że na pogrzebie nie można. Jednym z moich ulubionych cytatów z Johna Cleese'a jest, jak jeden z członków Monty Pythona umarł, on powiedział, że ten członek poprosił go, żeby był pierwszą osobą, która na pogrzebie powie kurwa. I to było, to jakby rozładowuje atmosferę, bo wiadomo, że te nie wiem, tak jak pogrzeb, czy są jakieś takie poważne tematy, do których tak ludzie podchodzą tak, że jak trochę jak pies do jeża, a moim zdaniem żartem można rozładować atmosferę i jakoś wszystko idzie przyjemniej. Moim zdaniem granicą jest krzywda ludzi i ja sobie po prostu nie wyobrażam, że mógłbym właśnie, nie wiem, zmącić atmosferę pogrzebu, kiedy ludzie naprawdę przeżywają głęboką traumę czymś takim. Oczywiście, że być może już na stypie istnieje inny klimat. No ja mówię, ja jestem zwolennikiem konwencji, ponieważ to wykształciliśmy w ciągu paru tysięcy lat cywilizacji i to, co jest dobre, po co to burzyć? No, po prostu przestrzegając pewnych konwenansów, stosując się do pewnych zaleceń Kinderstuby, łatwiej jest żyć. Czy istnieje jakaś granica czasu, bo żart ze śmierci Anny Przybylskiej nie każdemu się spodobał, nie każdemu spodobały się żarty... No, to nawet nie chodzi o to, że to był żart w trakcie roastu Michała Wiśniewskiego. Roast to jest taka bardzo ciemna, bardzo mroczna impreza z takim naprawdę ciemnym humorem i to nie jest moim zdaniem dla wszystkich. Czy ten żart był przegięciem? Nie wiadomo. Dla mnie nie był, ale dla niektórych ludzi można. I jeszcze odniosę się do tego, co pan Marcin powiedział, że tak, że kiedyś byłoby to wykluczeniem z jakiegoś z kultury teatru, kabaretu, ale proszę zauważyć, że czas tak jakby przesunął się dużo, dużo bardziej, w sensie rozwinął się świat. I my tak jak naprawdę współcześni komicy nie za bardzo mamy wroga, przeciwko któremu możemy się buntować, więc buntujemy się przeciwko zastanej rzeczywistości i żartujemy sobie z takich rzeczy. No więc tu się nie zgodzę, wrogów mamy więcej niż śniło się naszym ojcem, pradziadkom. Znajdźmy kompromis. Uważam, że można żartować z różnych spraw w momencie, kiedy nie ma już zainteresowanych. To znaczy z śmierci Juliusza Cezara śmiejmy się do rozpuchu. A nawet może już z Hitlera. Natomiast póki poruszyło mnie zdanie Juliusza Machulskiego, że można zrobić żart ze Smoleńska. No, nawet za miliard dolarów nie ośmieliłbym się pomyśleć w ogóle o czymś takim. Na takiej samej zasadzie, jak nigdy w polskim zoo nie stworzyłem lalki papieża. Czy powinna istnieć kara za niewybrydny żart, czy w ogóle za żarty nie powinno się karać? Za łeb chamaj z salonu. Żadnej kary typu prawo, ponieważ prawo zwykle jest martwą literą. Natomiast powinien być po prostu nacisk towarzyski. No, rzeczywiście zgadzam się z tym, że normy się przesuwają, że jakieś poczucie zbiorowe, ale nie ma nic lepszego niż po prostu ktoś mówi żart, a wszyscy patrzą na niego z głębokim, pogardliwym politowaniem. To jest kara. I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.